Nazywamy się Irena Libina, Anastazja Dziakowa. Jesteśmy studentkami pierwszego roku Polonistyki Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego imienia Immanuela Kanta. Chciałybyśmy teraz trochę opowiedzieć o Zdzisławie Beksińskim. W ogromnej przestrzeni internetu, wypełnionej kolorową reklamą, nowymi trendami w malarstwie i muzyce, lub na odwrót, skłonającej się z wspomnień, przez przypadek natknęłyśmy się na dzieła Zdzisława Beksińskiego. Jeszcze nie znając ani nazwiska, ani narodowości artysty, byłyśmy zaskoczone siłą i monumentalnością jego sztuki. Mimo nowoczesności obrazów, poczułyśmy pewne symboliczne zatrzymanie się w czasie charakterystyczne dla epoki, która już przemieniła. Przed nami pojawiła się apokalipsa, której istnienie może być tylko gdzieś w równoległym wszechświecie lub w odległej, nienależącej do nas przeszłości. Być może takie silne wrażenie i poczucie czegoś bardzo odległego, nawet w pewnym stopniu obcego, było produktowane właśnie różnicą kultur, która teraz nas interesuje. Jednak wszystkie te myśli przemknęły w ułamku sekundy i były podobne do jasnego wybuchu. Uczucie stało się wspomnieniem zagubionym już w naszej osobistej przestrzeni informacyjnej, co pozwoliło nam teraz ożywić go i powrócić do twórczości Zdzisława Beksińskiego, również przypadkiem, ale już w ramach tego wystąpienia. Zdzisław Beksiński jest najlepszym przedstawicielem polskiego surrealizmu. Ten artysta mistrzowsko wizualizuje granice między światem fizycznym i psychicznym, wyraża strach przed fatalnym i nieuchronnym, przed śmiercią, a raczej przed tym, w jaki sposób ona nastąpi, przed samym procesem. Postanowiła malować, rysować, rzeźbić, by przetrwać w swych ciałach. Malować śmierć, żeby choć na chwilę o niej zapomnieć. Praca Beksińskiego to w pewnym sensie ucieczka przed rzeczywistością i możliwość alternatywnego istnienia. Dla mnie to, czym się zajmuję, jest po prostu tylko formą egzystencji. Potrzeby odczuwam jedynie w zakresie materializacji tego, co niematerialnie istnieje wewnątrz. Dystansując się od przedmiotu swojego przerażenia, Zdzisław Beksiński stara się nadać wszystkiemu, co czuje, pewien kształt. Pozbawiając się emocjonalnego napięcia, przekazuje go swoim pracom. Możliwe, że prawdziwy świat Zdzisława Beksińskiego otwiera się przed nami właśnie w jego obrazach, rzeźbach i fotografiach. Być może to właśnie w nich spotykamy prawdziwego Beksińskiego? Kiedy zaczęłyśmy czytać biografię artysty i poznawać jego twórczość, to w pierwszej kolejności przeraziła nas tragiczna więź, która powstała między twórcą i jego sztuką. Prace Zdzisława Beksińskiego są naprawdę bardzo osobiste. Reprezentują nie tylko wewnętrzny świat artysty, ale i pewną projekcję do jego przyszłości, określają kierunek jego dalszego życia. Mimo tego, że w komunikowaniu się z innymi Beksiński był miłym i pozytywnym człowiekiem, jego wewnętrzny kryzys i typowy dla wszystkich ludzi sztuki wyostrzone postrzeganie życia odbiło się w jego obrazach. Zdzisław Beksiński urodził się w twórczej rodzinie. Jego matka Stanisława Beksińska świetnie rysowała, a dziadek Władysław Beksiński był architektem. 5 pokoleń rodziny mieszkało w Sanoku, gdzie Zdzisław, jedynie dziecko w rodzinie,
Учень йшов до класу фізично-математичний в школі і учив ще гри на фортепіані. Пізній Здіслав Бекшинський студіював архітектуру на політехніці в Кракові. Перший окрес творчості був посвячений співчесній фотографії, виконуваній в техніці колажу. В тим самим часі Здіслав працював над жечбом, яка повстала з гіпсу, металу і дурту. На початку лет 60-х Бекшинський зачина інтересуватися малярством. Найперше творчі праці абстракційні, але потім стил артисти змінює на специфічний фантастичний реалізм. В летах 80-х 20-го віку Здіслав Бекшинський зіскав славу в Європі Західній, Америці, Японії. На початку лет 90-х змінює огульний керунок його діл. Отступлення від велопостачових образів, завіряючих докладно намалуване, що були запровадза Бекшинського до гатунку портретів і кшиши. Ще були і деталі образів уступенням місця, звензлощі і навіть спеціальної монументальності. От кінця лет 90-х аж до своєї смерті Бекшинський займався цифровим обробком здєнч, уживав комп'ютера і ксера до творення своїх тіл. Якщо застановитися над тим, що могло вплинути на керунок розвою творчості великого польського артисти, то нашим зданням власне те потворне досвідчення, яке Бекшинський пережив під час Другої війни світової, могло позоставити свій слід на цілій його творчості і психіці в огулі, о чим свідчить той факт, що артиста не мог позоставати в тиші і працював завжди при дзвінках музики класичної. Biorąc pod uwagę biografię Zdzisława Bekszyńskiego oraz mając możliwość zapoznania się z jego osobowością za pomocą jego prac i wypowiedzi, dochodzimy do ciekawego wniosku o interakcji i wzajemnym przenikaniu się twórczości i losu twórcy. Чи можливе є то, що нап'ята знекшталцона і převротна пшестшень праць Здіслава Бекшинського, позбавлена повітря, укшталтувала його призначення? Пшераза нас шерег катастроф в життю артисти, смерть жони, самобійство сина, всіх кончище смерчу самого артисти. Он został zadzgany nożem we własnym mieszkaniu. Cała tragiczność w jednym paradoksie losu i niewytłumaczonym przeczuciu samego artysty. Jak to można wyjaśnić bez uwzględnienia istnienia pewnego związku Zdzisława Bekszyńskiego z jego pracami? Dziś Zdzisław Bekszyński jest powszechnie znany nie tylko w swoim kraju, ale i poza jego granicami. Jego twórczość znajduje oddźwięk w sercach wielu ludzi na całym świecie. Przyciąga wzrok i wzbudza zainteresowanie do całej polskiej kultury w ogóle. Dziękujemy za uwagę.